Tak samo efektowna sztuka jest w muzeum w Wiedniu, tylko tam stoi w gablocie jako kolos ze złota. Bodajże chyba około 300 dukatów wagi. Przedstawienie medalu Smoleńskiego zakończyłem pierwszą część filmu z wycieczki po Muzeum Czapskich. Natomiast ten wspomniany złoty medal smoleński, gigant, widziałem rzeczywiście na własne oczy w gabinecie numizmatycznym w Wiedniu. Był wystawiony na wystawie, nie wiem czy czasowej, generalnie ogólnodostępnej. Wyglądał imponująco. Natomiast można go również zobaczyć w takiej książce wydanej przed kilku laty, Goldgiganten. To była wystawa w Berlinie. Tam były olbrzymie złote monety różnego rodzaju prezentowane. Monety, medale, generalnie olbrzymie złote numizmaty. I właśnie był jako jedna z ozdób tejże wystawy ten medal smoleński. I waga tu jest podana u góry nie 300, a 315 dukatów. Także jeśli ktoś ma możliwość zakupić sobie tę książkę, polecam zdecydowanie. Tu jest wiele znakomitych pozycji. Proszę zobaczyć na przykład medaliony antyczne. I to zresztą Smoleńsk. To nie jest jedyna polska pozycja w tym katalogu. Tutaj bardzo zbliżone wyobrażenie, jak na przykład mamy Władysława IV po glorii smoleńskiej przed namiotem. Zobaczycie Państwo ten medal za chwilę, tylko tam był w pomniejszeniu. Ale zobaczmy jeszcze, co w tej książce jest z polskich pozycji. Proszę bardzo. Piękny, efektowny, gruby medal z wysokim reliefem Augusta II Mocnego. I to jest waga, jeśli pamiętam tak dokładnie, 100 dukatów. Ale tu powinny być jeszcze dwa istotne, duże medale polskie. Tu mamy polski medal. Panorama Gdańska z drugiej strony, herb na dole. Słaby stan zachowania jak na taką wystawę, ale to jest również, z tego co pamiętam, egzemplarz muzeum w Wiedniu dokładnie. Znany w jedynym egzemplarzu medal wagi 100 dukatów z Władysławem IV na koniu. Jeden z najbardziej efektownych, jeśli nie najbardziej efektowny medal panowania Władysława IV. I jedyna znana jego odbitka i zachowana w złocie. Ale to jeszcze nie koniec. Mamy tu jeszcze jedno cudo z Polski. Gdzieś powinna być jeszcze piękna Maria Kazimiera. Też wagi 100 dukatów w złocie i to w znakomitym stanie. Zresztą nie będziemy jej chyba teraz szukali. Odpuścimy sobie. Natomiast znakomita książka. Zdecydowanie polecam i zapraszam na drugą część wycieczki po Muzeum Czapskich. Gabinetu Czapskich. O jest, znalazła się na koniec. Proszę Państwa, to jest ten medal, który w pierwszym odcinku prezentowałem jako jeden z najbardziej efektownych polskich medali. Wspaniałe dzieło Chyna, takie bardzo ekspresyjne, estetyczne w formie, no coś cudownego. I tutaj przecudna sztuka, pięknie zachowana i wagi pełnej setki. Rarytas nie z tej ziemi. Zapraszam serdecznie na ciąg dalsze wycieczki po medalach zgromadzonych w gabinecie imienia Emeryka Hudę-Czapskiego Muzeum Narodowego w Krakowie. I tutaj Batory. W Batorym też mamy medalierstwo jeszcze nie za bogate, ale już zaczynają być medale bite. I tutaj mamy również w złocie. Natomiast ten szczytowy, bardziej rozkwit, powiedzmy, z medalierstwa już zaczyna się w czasach przede wszystkim działalności Mielnicy Gdańskiej, czyli i okres Batorego i później właśnie Zygmunta III Wazy. I tu mamy ogląd na to, co w zbiorach hrabiego było z czasów Zygmunta III. Przy czym to, co widzimy tutaj w gablocie z medalami i tak w literaturze jest traktowane właśnie jako medale, to w wielu obecnych literaturach, czy w wielu obecnych zbiorach klasyfikowane jest jako już pozycje monetarne. U góry w gablocie wyeksponowane medale czasów już Władysława IV. Tutaj w złocie lany egzemplarz bodajże chyba medalu, który traktowany jest w nawiązaniu do koronacji, ale tutaj nie dam sobie nic uciąć za prawidłową interpretację tego. Natomiast obok kolejny z najbardziej efektownych medalów to jest pełny rozkwit sztuki Dadlera i zwycięstwa Władysława IV. Tak aktualnie jest ten medal nazywany w literaturze. Zresztą w znakomitym katalogu Zamku Królewskiego w Warszawie, który niedawno został opublikowany, poświęconego medalom, jest tam właśnie szczegółowy opis tej pozycji. Warto tą pozycję w ogóle nabyć. Katalog oczywiście, nie ten medal, bo tego medalu łatwo się nie nabędzie.
katalog nabyć na zamku, to bodajże kosztuje chyba 70 zł, dwutomowe wydanie Bogactwo Wiedzy. I niegdyś ten medal był potocznie nazywany jako Smoleńsk, gdyż tutaj główne zwycięstwo Władysława, które jest na nim pokazane, to jest właśnie Gloria Smoleńska, ale obecnie ogólnie jest traktowany właśnie jako zwycięstwa Władysława IV. Bok kolejny z medali. Ten medal nawet do niedawna nie byłem świadom, że jest to medal polski. Sądziłem, że to jest po prostu kolejny taki z anonimowych medali Dadlera na zamówienie zagranicznych dworów. Natomiast z drugiej strony jest ewidentnie panorama gdańska, co za chwilę możemy zobaczyć. A obok jeden z najbardziej efektownych medali Władysława, który nie pamiętam, żeby był w handlu, natomiast no, wzbudza duże zawsze zainteresowanie, czyli Władysław IV na koniu. Motyw bardzo popularny w ówczesnym okresie, czyli czasami można wręcz złapać się na tym, że widzimy, wow, Władysław IV na koniu, ten piękny polski medal, ale to nie będzie Władysław IV, tylko na przykład jakiś z medali zagranicznych. Trzeba czytać tutaj legendy. Ten odnosi ewidentnie do Władysława jeszcze większy niż ten olbrzymi Smoleńsk. Smoleńsk to jest takie 70-80 mm mniej więcej, ten już będzie pewnie pod 80 podchodził. Przy czym tutaj różnica widoczna w stosunku do omawianych wcześniej medali epoki saskiej. Te medale, mimo że są wielkie, te dadlerowskie, to one są cienkie. Cieńszy zdecydowanie krążek, zdecydowanie cieńszy relief. Ten relief jest taki rozproszony, drobniejszy, delikatniejszy, czyli tutaj nie wymagał tak dużego nacisku maszyn, ale też warto porównać sobie kompozycję, czyli te wcześniej omawiane medale epoki saskiej, bardzo estetyczne w formie. Zresztą przejdźmy na chwilę do gabloty obok. Bardzo estetyczne w formie, w przekazie, czyli główny jeden motyw. Olbrzymi na przykład portret królewski i napisy w otoku. Czy tutaj ten, który budził takie moje duże zainteresowanie. Czy tutaj jakiś kolejny, Augusta II. Widzimy, jaka tu jest inna forma, zapoczątkowana pod koniec XVII wieku przez kolejnego medaliera Chyna, i to Chyna Młodszego, gdzie mamy taką ascezę wyobrażeń, czyli taki główne wyobrażenie jest bardzo ekspresyjne i w zasadzie jedyne na tymże medalu. Natomiast to, co robił Dadler, to widzimy, jak tutaj jest bogactwo form. Każda przestrzeń wykorzystana maksymalnie. Panoramy miejskie, wojsko w szyku, osoby, postacie. Bogactwo, bogactwo, jeszcze raz bogactwo wyobrażeń bardzo duże. To samo tutaj, ten Władysław na koniu. Różne alegorie, chmurki, tutaj detale, nawet podłoża, na którym stoi koń. Coś pięknego, prawdziwy barok. Tutaj z kolei te fryzy Michała Korybuta, czy kolejny Michał Korybut obok. Wspaniałe. Tutaj mamy inne medale epoki Władysława IV. Owalne, też bardzo atrakcyjne. Natomiast tutaj jest pięknie w złocie przedstawiony w ogóle znakomity medal Władysław IV po Glorii Smoleńskiej. Ciekawa pozycja. Namiot w tle, przed namiotem takiej monarszej, zarezerwowanej bodajże w ogóle dla władców właśnie pozie Władysław IV. Ciężko to uchwycić na tym medalu, ale tam w tle po lewej stronie widzimy takiego jeźdźca, który przegania z kolei wroga. I to jest utożsamiane z osobą księcia Radziwiłła, który był i w ogóle inicjatorem wybicia tego medalu, i jednym z autorów Glorii Smoleńskiej, czyli no Władysław swą osobą dowodził wojskami polskimi, wojskami Rzeczpospolitej, ale taktykiem, istotnym taktykiem mającym wpływ na wynik tejże bitwy był właśnie Radziwiłł. Tutaj z kolei fajna pozycja, czyli medal owalny. To jest bardzo intrygujące rzeczy z czasu właśnie tego okresu, czyli między Władysławem IV powiedzmy, a Korybutem. Mamy kilka medali owalnych, które są wyjątkowe. Tutaj medale zaślubinowe Władysława IV. On dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. I tu jest z jednych zaślubin, to jest bodajże ten chyba późniejszy, a tu jest drugie zaślubiny i gdzieś jeszcze będzie jeden medal zaślubinowy z jego wyobrażeniem jego małżonki, ale to chyba po drugiej stronie, bo tu już się nie zmieścił. Reasumując, przejrzymy jeszcze raz tą gabletę, jak wygląda polskie medalierstwo. XVI wiek, początek, efektownie
ale dość skromnie, Zygmunt Stary. Zygmunt August, chyba, bo to chyba ten jest tylko z czasów Zygmunta Augusta. Bardzo ubogo, można powiedzieć, Batory. Zygmunt III, tu jest bogactwo tych medali, ale z drugiej strony nie ma ich na co dzień w handlu w ogóle. Nie spotyka się tego i kondycja nawet tych egzemplarzy, które tu są zachowane, nie wszystkich zachwyca. Część to są egzemplarze lane, część bite i dopiero prawdziwy rozkwit medalierstwa czasy Władysława IV. Ale przejdźmy dalej. Z drugiej strony właśnie to, co mówiłem, czyli Władysław IV i medal z jego drugich zaślubin z Marią Gonzagą. Tutaj są dwa egzemplarze wyeksponowane, czyli mamy w złocie i w srebrze, ale generalnie to jest odbitka jakby, znaczy generalnie jest to odbitka tego samego medalu, tylko w różnych metalach i w tym samym wyeksponowany awers i rewers przy dwóch egzemplarzach. Co ciekawe, rewers załóżmy, czyli ten z małżonką, wykorzystany ponownie, tylko już z bratem królewskim, czyli z Janem Kazimierzem, gdzie po śmierci Władysława IV Maria Gonzaga zostaje małżonką kolejnego króla polskiego, brata Władysława IV, czyli Jana, który zostaje Janem II Kazimierzem. Tu jeszcze żetony koronacyjne i kolejne efektowne medale. Złoto jest metalem plastycznym. Jeżeli medal złoty zachowany jest w pięknym stanie, to zachwyca niesłychanie urodą, kontrastem tego matowego reliefu z lustrem tła. Coś pięknego. Tutaj już i złota donatywa zaliczona tutaj. Nie, to jest odbitka akurat medalu, to nie będzie nawet donatywa rzeczywiście. Natomiast tutaj bardzo fajny, duży medal z Janem Kazimierzem, gdzie właśnie ten awers jest zestawiony z dwoma rewersami, czyli ten medal istnieje właśnie w dwóch takich odmianach. Jedno z tym snopem rzuconym na falę, czyli taka alegoria wazy króla, który rzucony na falach wichry dmą z różnych stron, a drugi z panoramą Torunia. Pokój w oliwie, w złocie i w srebrze. Tutaj duży, efektowny medal, którego nie znam, nie widziałem nigdy w handlu. Najłatwiej mi mówić o tych rzeczach, które gdzieś spotkałem w handlu, czy rzeczywiście były, natomiast ta pozycja niebywale rzadka, zresztą bardzo duży, efektowny, ale do tej pory niespotkany. Kolejny owalny korybut. Świetna pozycja. Kolejny korybut. W czasy korybuta to już przechodzimy do medali Chyna. Chyn zaczyna w ogóle swoje medale wykonywać bądź samodzielnie, bądź do spółki jeszcze z Dadlerem w czasach Władysława IV. Natomiast Chyn starszy już jest głównym medalierem czasów Jana Kazimierza, a następnie wchodzimy w Chyna młodszego, czyli czasy Sobieskiego. Korybut to chyba też będzie już Chyn młodszy i tutaj jest kwintesencja sztuki medalierskiej według mnie polskiej w ogóle wszechczasów, gdyż później mamy dużo medalierstwa pięknego z czasów Sasów czy Augusta, Stanisława Augusta, ale to już jest innego rodzaju medalierstwo, natomiast to wczesne, XVII-wieczne, znaczy wczesne medalierstwo z drugiej połowy XVII wieku chynowskie, coś pięknego. Tu obejrzyjmy, jak wyglądają te medale wcześniej omawiane, tylko z drugiej strony, czyli ten duży Smoleńsk. Tu właśnie te zwycięstwa Władysława IV, czyli to, co było nazywane Smoleńskiem powszechnie. Tutaj ten medal, o którym mówiłem, że jest dla mnie wcześniej był nawet jako medal obcy, ale tutaj widzimy ewidentnie panoramę Gdańska w tle. Druga strona medalu Władysława na koniu i dwa kolejne z medali. Piękna, piękna gablota. Szybko wróćmy do Augusta II i III i Sobieskiego jeszcze. No za Sobieskiego to właśnie jest ta kwintesencja działań chynowskich, bogactwo medalierstwa, czyli o ile Jan III mało ma monet, które są do zbierania. Nie dbał jednak o reformę mennictwa zbytnio. Nie przywiązywał uwagi do tych ekonomicznych aspektów działania państwa, bardziej do militarnych. To jednak takie prywatnie zlecane, czy to nie wiem, przez dwór królewski, czy przez ówczesną magnaterię, medale odnoszące się do osoby królewskiej z czasów Jana III są jednymi z naj
znakomitszych w ogóle wszechczasów i tu można naprawdę podziwiać kunszt henoski i piękno tychże medali. No ta Kazimiera jest czymś niesamowitym, to jest z kolei medal bardzo nietypowo odnoszący się do Glorii Wiedeńskiej, gdzie mamy tak bardzo dużo napisów w otoku. Ten medal też zapewne odnosi się w związku z tym do zwycięstwa wiedeńskiego, gdyż no, Watykan był tak naprawdę głównym z podmiotów, które były zainteresowane pokonaniem Turków. Także tutaj osoba papieża odegrała dużą rolę w Glorii Wiedeńskiej. Tu ciekawy i bardzo rzadki medal. Ostatni raz w handlu chyba wystąpił w 2007 roku na aukcji WAG-u. Jest to medal związany z wyborem Augusta II na króla Polski, gdzie alegorycznie przedstawiony jest właśnie osoba monarchy na koniu w stroju sarmackim, odganiająca statki konkurenta do tronu francuskiego, księcia Conti. Bardzo ładnie zachowany medal i bardzo, bardzo rzadki. To już medal Augusta III i wspomniany wcześniej Poniatowski. Tutaj jest odzyskanie kamieńca podolskiego, 1679 rok, efektowna pozycja i medal, który po części traktowany jest również jako taka odbitka talarowa, gdyż rozmiarem przypomina talara. Wagą jest bodajże mniej więcej zazwyczaj 1,5 talarowe. W dolnej części warte uwagi bardzo, bardzo rzadkie medale związane z krótkimi, epizodycznymi momentami wstępowania na tron Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława I. Rzadkie medale. Dwa razy mieliśmy bodajże w tej chwili w handlu, ale żaden z tych typów, także pozycje trudne do zdobycia, a tutaj w pięknych Stanach. I August III oraz Stanisław August Poniatowski. Proszę Państwa, montując ten odcinek, mamy dzisiaj 23 sierpnia. Tak naprawdę to jest blisko miesiąc czasu po mojej wizycie w Muzeum Czapskich, ale świetnie zbiegła się jedna okoliczność, gdyż kilka dni temu, 11 sierpnia, na aukcji w Stanach zlicytowano jeden z medali polskich, takich jak pokazaliśmy przed chwilą na filmie. Jest to medal zaślubinowy Władysława IV z Marią Gonzagą, 1646 rok, odbitka w złocie wagi 18 dukatów. Jeden dukat to jest 3,49 grama, czyli tutaj można to przemnożyć, ile to w gramach będzie. I przede wszystkim, co najistotniejsze przy tego typu walorach, egzemplarz w pięknym stanie zachowania. Proszę zobaczyć, jak wygląda ta pozycja na znakomitych zdjęciach ze strony Heritage. Tutaj można podziwiać kunszt medaliera w pełni. A weźmy pod uwagę, że te zdjęcia są zdjęciami takimi dość technicznymi, nie do końca oddające blask powierzchni, ale widzimy tą znakomitą jakość detalu. Proszę zobaczyć tą draperię w tle między parą królewską. Odwzorowanie tych najmniejszych detali ubioru, czy to królowej, czy króla. Coś pięknego, proszę Państwa, nic dziwnego, że medale zachwycają. Zobaczmy też drugą stronę tego medalu. Jest druga strona jest mniej imponująca, tutaj jest strona tylko napisowa. Piękna kondycja, ale przede wszystkim pokażmy coś, co Państwa najbardziej interesuje tak naprawdę często przy walorach numizmatycznych. Czyli takie pytanie, które się najczęściej pojawia, ile to jest warte? Heritage zapisuje u siebie licytację, więc zobaczmy, jak wyglądała licytacja tej pozycji i za chwilę zobaczą Państwo, ile to jest warte. Ile to było wylicytowane dokładnie. Jest. 80,000. Let's advance to 85,000. Where's the 85? 80,000 I have. Licytatorka ma 80,000. Asking for 85,000. Szuka chętnych na 85. John, are we in at 85,000? Nie ma 85,000. 80,000 with a Heritage Life bidder. Anyone else? Fair warning. Heritage Life bidder, czyli ktoś z internetu licytujący.
licytacja skończona, proszę Państwa. Przedmiot sprzedany, ten cudowny medal za 80 tysięcy dolarów. Licząc z opłatą aukcyjną, która wynosi tam 20%, jest to 96 tysięcy dolarów, czyli w zaokrągleniu licząc na polskie złotówki w tej chwili ten medal kosztował około 370 tysięcy złotych. Także mamy przełożenie i wizualizację od razu, jak wartościowe potrafią być medale Polski Królewskiej, szczególnie jeśli są odbite w tym szlachetnym kruszcu, jakim jest złoto, jeżeli są pięknie zachowane. Także polecam wizytę w gabinecie Czapskich, bo tam na takie cuda można się napatrzeć i to cuda, które są często jeszcze wyższej klasy niż ta pozycja zlicytowana przed kilkoma dniami na aukcji w Stanach Zjednoczonych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.